Rzuć to. Ręce do góry. Elektrownia Kamieniec. Chciałem mówić z Janikiem. Wojciech, Janik? Tak. Przełączę pana na centralę i niech pan prosi 17. Sprawdziłem, Wojtka nie ma. Wziął wolny dzień za niedzielę. Prawdopodobnie będzie w domu. Do widzenia. Pan do pana Wojciecha? Tak. Zastałem go w domu. Nie, nie ma. To szkoda, bo przyjechałem z Warszawy. Jestem jego przyjacielem. Na pewno wspominał pani o mnie. Jeśli pani pozwoli, to poczekam na niego, dobrze? On na pewno zaraz wróci. Chwileczkę. Dziękuję bardzo. Można? Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wie pan, pan Wojtek pracuje na różnych zmianach, ma dyżury. Często wyjeżdża tu i wraca o różnych porach. A kiedy wyszedł? A sądząc po łóżku, to w ogóle go na noc nie było. Napije się pan herbaty. Z przyjemnością. Słuchaj. Wojtek nie stawił się na spotkanie. Tak, nie było go w elektrowni. W domu nie ma go od wczoraj. Cześć. Protokół oględzin miejsca znalezienia zwłok. 13 lutego bieżącego roku znaleziono zwłoki Wojciecha Janika. Ciało zostało wyrzucone na brzeg Wisły, 6 km w dół od miasta Kamieńca, 34 km od Warszawy. Na tyle głowy widoczne ślady obrażeń. Zgodnie z zarządzeniem prokuratora, zwłoki przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Przedmioty znalezione przy denacie, zgodnie z zarządzeniem oficera śledczego, przekazano do zakładu kryminalistyki,
celem przeprowadzenia odpowiednich badań identyfikacyjnych. Były to dowód osobisty, kalendarzyk Orbisu, scyzoryk, portmonetka, klucze, rachunek z pralni i bilet na mecz hokejowy na Torwarze. Analiza krwi Denata nie wykazała zawartości alkoholu. Wyniki sekcji zwłok oraz wyniki badań zabezpieczonych śladów wskazują, że śmierć nastąpiła przez utonięcie. Charakter obrażeń na głowie oraz niektóre ślady rozdarcia odzieży nie wykluczają możliwości, że przed utonięciem ofiara stoczyła walkę z inną osobą. Nie zauważyłam nic podejrzanego w jego zachowaniu. Jak zwykle był pogodny. Zaraz. Wydaje mi się, jakby był czymś uradowany albo podniecony. Nie przyjmował nikogo. To był bardzo porządny chłopiec. Tak poznaję. Przed Felczerem, co u nas mieszka. Razem weszli do bramy. Akurat zgarniałem śnieg. Nie widziałem, żeby wychodzili. Czy był w ambulatorium? A tak, był. Ale prywatnie. Powiedział, że zepsuł mu się zegar, chciałby go naprawić. Potrzebuje jakichś tam narzędzi. Nawet się zdziwiłem. To wszystko. Ze źródła Beta w Wiedniu wiemy, że obiektem zainteresowania siatki szpiegowskiej posługującej się kryptonimem Korn jest jedna z wielkich elektrowni w kraju. Po analizie wszystkich dużych elektrowni wydzieliliśmy grupę 8, które naszym zdaniem mogą szczególnie interesować obce wywiady. Do wszystkich 8 elektrowni wyjechali nasi ludzie. Zadanie brzmiało: rozpocząć pracę w elektrowni, zaaklimatyzować się, przeprowadzić rozpoznanie. Kontakt z Warszawą jedynie w nagłych przypadkach. W ciągu 3 miesięcy była cisza. 2 dni temu porucznik Janik, który działał w Kamieńcu, poprosił o pilny kontakt. Wyznaczył spotkanie na dworcu w Kamieńcu. Pojechał kapitan Zawadzki. No a dalej już wiecie. Ginie jeden z najlepszych pracowników kontrwywiadu i co? Gdzie odpowiedzi na podstawowe pytania? Kto zamordował? Gdzie? Czym? W jaki sposób? Kiedy? Sekcja zwłok wprawdzie nie wyklucza możliwości śmierci przez uderzenie w tył głowy przed utopieniem. Jednak obrażenia te mogły powstać również od lodu na rzece. W ogóle woda niszczy większość możliwych do analizowania śladów. Może to był tylko tragiczny zbieg okoliczności? Nie zapominajcie, że Janik był jedynym człowiekiem, który już coś wiedział o Korn. Kiedy ginie oficer kontrwywiadu, nie ma zbiegu okoliczności. Mam pewne poszlaki. Wojtek interesował się Felczerem z elektrowni w Kamieńcu. A zeznania Felczera i dozorcy domu, w którym mieszka Felczer, są sprzeczne. W portfelu Wojtka znaleźliśmy coś zastanawiającego. Bilet na mecz hokejowy w Warszawie na przyszłą niedzielę. Przecież Wojtek nie interesował się hokejem. Jeżeli dostanę ludzi, to w ciągu tygodnia przeczeszę Kamieniec. Penetracja Kamieńca spłoszy siatkę. Mogą nie wiedzieć, kim Wojtek był naprawdę. Rozegramy to inaczej. Ale do tego potrzebny nam będzie Nawrot. Kapitan Nawrot pojedzie do elektrowni na miejsce opuszczone przez Wojtka. No nieźle już ćwiczysz. Jak na garbatego. 2 miesiące byłem w gipsie. No ale mózgu w gipsie nie miałeś. Mam się pakować?
Ale obywatel pułkowniku, przecież przyrzekliście mi... No obiecałem. O Janiku słyszałeś. O Wojtku? Tak. Żadnych śladów. Musiał coś wiedzieć. Mam iść jego tropem. Tak właśnie myślę. Chciałbym, żeby to było przeprowadzone dyskretnie, a widzisz, Nawacki jest palony. Dlatego ciebie włączam do tej akcji. Jutro pojedziesz do elektrowni w Kamieńcu. Tam już będą o tobie wiedzieli. Resztę powie ci Zawadzki. Tu masz numery teczek, w których znajdziesz wszystkie informacje i plan działania. No i uważaj na siebie. Tak jest. Pan nowy? Tak. Lekarza nie ma. A to nic, ja poczekam. Nie ma i nie będzie dzisiaj. Mogę panu najwyżej wystawić nową kartę zdrowia. Ma pan starą kartę z poprzedniego miejsca pracy? Nie, starą kartę złożyłem tutaj. Aha. Nie szkodzi, niech przyjdzie. Przedstawię pana kierownikowi ekipy. A pracę może pan rozpocząć jutro. Widzi pan, wolałbym pojutrze. Mam jeszcze coś do załatwienia. A naturalnie, w takich wypadkach zawsze idziemy na rękę. A mieszkał pan będzie w hotelu? Nie, prywatnie. A, rozumiem. Kontrola wykorzystania energii łączy się z wieloma wyjazdami. A żony tego nie lubią. Na szczęście nie mam żony. Tak? Tak. To dobrze. A może papieroska? Owszem, dziękuję. Proszę bardzo. No, a gdyby pan miał jakieś trudności, kłopoty, to proszę do mnie. Ja też z niejednego pieca chleb jadłem. Nie rozumiem. No, też dużo jeździłem po świecie. Mhm. Przedstawiam wam naszego nowego pracownika. O, to wy. Czekamy już 15 minut. No, siła wyższa, rozumiecie? Nie, nie rozumiem. No, chodźcie. Tylko ostrożnie z prądem. Wojtka jest pod naszą obserwacją. Zapukasz w drzwi po lewej stronie, otworzy ci Krystyna. Pakuję teraz rzeczy Wojtka. W elektrowni za dużo o mnie wiedzą. Konkretnie kto? Personalny. Robię wrażenie, jakby wiedział, kim jestem. Musiałeś coś zawalić. Słuchaj, nie rozmawiaj ze mną jak z chorym, dobrze? Kto to załatwiał? No jak to? No te. Pojedziesz teraz do Warszawy i spenetrujesz Torwar. W tej sytuacji każda poszlaka może być ważna. I to, że felczer kłamie, i bilet na ten diabelny torwar. Wszystko, cześć, serwus. Co pan tu robi? Kto pan właściwie jest? Ten pan jest ze mną. Przepraszam. Tu jeszcze mam długopis pana Wojtka. Proszę bardzo. No i nie bardzo wiem, co z tym zegarem, bo pan Wojtek go ode mnie kupił, nawet dał mi zadatek. Dziwna rzecz, bo zegar chodził dobrze. Go pan Wojtek wziął, przestał chodzić. No, nawet mu mówiłam, żeby zaniósł do zegarmistrza, bo mamy trzech kamieńców, ale powiedział mi, że będzie sam reperował. No i nie bardzo wiem, co z tym zadatkiem. To my załatwimy. Ej, proszę pani, jeszcze w łazience jest kilka drobiazgów pana Wojtka. Może pani pozwoli ze mną?
Piękna robota. A zegarmistrzowi nazwisko wiele mówi. Józef Schreibermeier. Piękna epoka zegarów. Piękna. W dobrych rękach ten zegar nie był. Dopiero jeszcze czegoś innego, ale z kotwicą to będą kłopoty. Miałem kiedyś trochę starych części, ale jak potrzeba, to zginęły. Może jeszcze... Mam zrobić czasu brak, bo to była zegarmistrzowska robota. Na lata całe. Ale też lata całe trwała. A ja nawet tokarki nie mam. Może to ze Świerczewskiego albo z Zapolskiej, bo ja tylko takie rzeczy robię. Każdy zegarmistrz lubi stare zegary. Czasem się to i zreperuje, tylko to kosztowna zabawa. Ale ten zegar był już chyba u mnie. Człowieka zapomnę, a zegar będę pamiętał. Mówiłem, że nie mam części. A kotwica to serce zegara. Całymi latami chodził i nagle stanął. Nie wiadomo dlaczego. Nagle to może coś pęknąć. A tu kotwica została wymontowana. U Dudziaka na Zapolskiej pan był? Jeszcze nie. Niech pan spróbuje. Pracownia szyfrów, raport numer 29. Kontakt radiowy siatki szpiegowskiej KORN przebiega normalnie. Od 3 miesięcy nasz nasłuch przechwytuje zaszyfrowane depesze radiowe kierowane do grupy o kryptonimie KORN. Aparatura elektroniczna rozszyfrowała kod, w jakim nadawane są depesze. Podpisano kapitan Stefan Bong. Właściwie szkoda, że nigdy nie jeździłem na łyżwach. No to spróbuj, na naukę nigdy nie jest za późno. Dobre miejsce dla obserwacji. Załatwię. Oświetlona jest tylko tafla. Można dodatkowo oświetlić. W Kamieńcu sprzedano 50 biletów na ten mecz. Na szczęście wszystkie w sektorze B. No to chodźmy tam. Sektor B. Będzie tego z 300 miejsc. I wszystko wysprzedane. Tak. Miejsce Wojtka. Z tego miejsca można świetnie obserwować cały sektor. Tak. Jeżeli się wie, kogo chce się obserwować. Wojtek nie interesował się hokejem. Słuchaj, ja wierzę, że za tym biletem coś się kryje. Bilet to mało. Stary nie zgodzi się na tę akcję. Słuchaj, na Torwar prowadzą 2 główne wejścia i 2 boczne. To jest wejście do szatni dla zawodników i jednocześnie bezpośrednie wyjście do miasta. Na koronie stadionu są 2 bufety, czynne podczas meczu. Z
Sprawdziliśmy zegarmistrzów z Kamieńca. Henryk Hillman z ulicy Świerszewskiego, nienotowany. Ludwik Będziński, również czysty, nie budzi podejrzeń. Sprawdzamy trzeciego. Dudziaka z Zapolskiej. Chwilowo nieobecny w Kamieńcu, podobno na leczeniu. Zegar to trop zbyt przypadkowy. Zegar to jedyny sygnał, jaki zostawił nam Wojtek. No, oprócz biletu. Przeprowadziliśmy rozpoznanie torwaru. Bilet jest na miejsce w sektorze B. Obserwacja torwaru w czasie meczu wydaje mi się konieczna. Jak to sobie wyobrażasz? Czekanie igły w stogu siana. No dobrze, ale... Skoro nalegasz. Ale zróbcie ewidencję fotograficzną sektora B. Trzeba zamknąć felczera. Jak go przyciśniemy, to pęknie. Nie mamy dowodu. W sprawie felczera nie wszystko jest dla mnie jasne. Może, może. Ale na razie kręcicie się w miejscu. Wydział szyfrów odczytał nadaną z Monachium depeszę. Polecenie dla grupy Korn. Korn, Korn. Przyjazd K7, jak ustalono. Droga normalna, pilnie uzupełni informacje. Obiekt ME5, obiekt ME5. Jeszcze raz będą próbowali dotrzeć do interesujących ich obiektów. Przecież z elektrowni prowadzą nici do wielu ważnych zakładów. Tak. Niech czekają. Ciągle podstawą jest twoja działalność w Kamieńcu. Tam gdzieś może być ME5. Siedem tysięcy widzów. Stary miał rację, to szukanie igły w stogu siana. No ile? Piąty rząd, miejsce ósme w sektorze B, siedzi felczer. No, nareszcie jakiś znajomy. Zwróć na niego uwagę. Dobra. Kto się nim opiekuje? Porucznik Siwecki. O, patrz. Właśnie Janek zmienia Siweckiego. Ty, zwróć uwagę na mężczyznę w kapeluszu, który... Teraz podszedł do hokeisty. Zróbcie mu zdjęcie. Zainteresujcie się też hokeistą. Zdaje się, że ma numer 4. Mi się, że ona jest u nas notowana. Coś ty to, Beata Tyszkiewicz.
Felczer wychodzi z torwaru. Co pan tu robi? Nie widzi pan? Porządkowy. Janik chciał naprawić zegar. Pożyczył ode mnie narzędzia. Powiedział, że przyniesie, nie przyszedł. A co, może one są u panów? Pan mnie ciągle nie rozumie. Pan jest ostatnim człowiekiem, który widział Janika. To poważna sprawa. Ja chcę panu pomóc, a pan kłamie. Dlaczego pan zataił, że Janik był u pana? Był, ale tylko raz. Narzędzi mi nie zwrócił, przecież już powiedziałem. Przyszedł do mnie, pożyczył narzędzia, powiedział, że odniesie. Nie przyszedł. Opuścił pan torwar przed zakończeniem meczu. Proszę, niech pan powie wszystko jeszcze raz od początku. Przecież już powiedziałem. Wszystko powiedziałem, co wiem. Nic nie szkodzi, niech pan mówi jeszcze raz. No proszę, szkoda taśmy. Janik przyszedł do ambulatorium i powiedział. Dla ułatwienia sektor B podzieliłem na 16 kwadratów. Chwileczkę, daj najpierw zdjęcia Felczera, 17-23. Lepiej byłoby systematycznie. No dobrze. Ty tu rządzisz. Proszę zdjęcia 17, 23, 32, 34. Obserwowaliśmy go cały czas. Nie kontaktował się z nikim. Zaraz po twoim odejściu opuścił torwar. Wyszedł tym wyjściem dla zawodników, wiesz? O tutaj. O tutaj, tak. Twierdzi, że nie opuszczał torwaru do końca meczu. Zobacz, jest Szczeciński. Sprawdź materiały z kroniki filmowej. Dziękuję. Proszę zdjęcie ogólne. Dla ułatwienia podzieliliśmy sektor na 16 kwadratów. Dobrze. Proszę. A więc, obywatelu pułkowniku, dla ułatwienia sektor B podzieliliśmy na 16 kwadratów. Kółeczkami zaznaczymy te osoby, które podczas pierwszej tercji zmieniały miejsce, bądź też dopiero przybyły. Podczas omawiania poszczególnych osób będę korzystał z powiększeń. Proszę, kwadrat pierwszy. Nie mamy jeszcze kompletnych danych. Niektóre osoby są nam nieznane. Co z zegarmistrzami? Sprawiają wrażenie czysty. A Felczer? Nie przyznaje się. Ma żelazne nerwy. Kazimierz Kuczyński. Pracuje w spółdzielni LAS. Aktywista w komitecie blokowym. Nienotowany. Stefan Krawczyk. Pracuje w PZPB. Starszy księgowy. Zapalony kibic. Nienotowany. Kontaktował się z hokeistą podczas pierwszej tercji. Sprawdzamy to. Kapral Jóźwiak, Puzon, z reprezentacyjnej orkiestry Wojska Polskiego.
Chwileczkę, panowie, zaraz będzie lista. Oczywiście się spodziewam, pana Brackiego nie ma. On nie wie, że to jest zakład specjalny, że tutaj go nikt nie wpuści bez przepustki. Zawsze mnie musi wyprowadzić od rana z równowagi. Dzień dobry, panie kierowniku. A, świetnie. Brawo, Bracki. Zobaczcie tylko sobie, która godzina. Nie, Bracki, bez żadnych słodkich oczek, bez żadnych podlizywajek. Ja nie przyjmuję. Nie, latem macie te swoje żaglówki, zimą pewnie bojery. To są bajery, panie Bracki. Coś tu nie klapuje, bracie. No jak? Panie inżynierze, mnożnik na liczniku nie zgadza się ze współczynnikiem mocy. To zawołajcie inżyniera Brackiego. To może ja po niego pójdę, co? No idź. Jak u was? Panie inżynierze, jest pan proszony. Zaraz przyjdę. Zaraz przyjdę, powiedziałem. I tak rozszyfrowaliśmy wszystkie osoby, które wykupiły bilety w Kamieńcu. A właściwie z wyjątkiem jednej osoby, która w czasie pierwszej tercji siedziała tu, a w czasie tercji drugiej zajmowała miejsce, na które bilet wykupiono w Kamieńcu. Na razie nie udało nam się go zidentyfikować. Zdaje mi się, że ja go znam. A teraz na zdjęciach. Proszę bardzo. Pierwsza tercja tu jest... Druga tercja i tu go nie ma. Ciekawe, dlaczego po pierwszej tercji zrezygnował z towarzystwa tej uroczej pani i przeniósł się na miejsce, z którego widoczność z pewnością nie była lepsza. A tu jest jego powiększenie. To mój nowy znajomy. Wszystkie dane o inżynierze Brackim na jutro. Sprawdzili ci tego Brackiego? Tak, jak zwykle. Czysty i nienotowany. Sprawdź sam. Tak kosztowne to jego hobby, żeglarstwo. Kto wie, może doprowadzi on nas do agenta K7. No, trzymaj się. Cześć. Tak jest. Thank you.
Ale wyście się wybrudzili, Bracki. No, dajcie tę marynarkę. Chodźmy. Chodźcie, je zawaria, trzeba iść na siódmy oddział. No, bierzcie kurtkę. Szybciej, nie zawracajcie głowy, nie zawaria, chodźcie. Panowie, wyjście jest przez portiernię. Takie są przepisy, proszę pana, że wychodzi się z zakładu przez portiernię. Komplikować życie, tak? Bzdura! Nie rewidujcie mnie. My się świetnie między sobą rewidujemy. Dziękuję. Baracki zawsze się umiał rządzić. No proszę, znajoma z Torwaru. Ta, dziewczyna Brackiego. Słucham? Mówi Rosin. Wszystko gotowe, tak jak obiecałem. Sława u mnie to mur. Halo? Pan Bracki? Tak, mieszkanie pana Brackiego. Ja chciałem z panem Brackim. Za chwileczkę wróci. To jeszcze zadzwonię. Proszę bardzo. Notujcie numery telefonów. W powrocie z terenu Bracki już się nie pojawił. A co z mieszkaniem? Przeczesałem czyste. Przepraszam. Widzę, że panią przestraszyłem. Jestem kolegą Witka. Halo? Czy zastałem inżyniera Brackiego? Nie, nie ma go. A, to pani Wanda. Jak przyjdzie inżynier, to proszę powiedzieć, żeby zadzwonił do mnie. My tu czekamy z Wyszem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pozwoli pani, że się przedstawię. Marek Olszewski. Jestem kolegą Witka. Nigdy o panu nie słyszałam. A ja o pani dużo. Dobrego. Proszę bardzo, może pani zdejmie płaszcz. Witek wyszedł na chwilę do miasta, zaraz wróci. Dziękuję, spieszę się bardzo. Proszę zostać. Pani mnie jeszcze nie zna, nie puszczę pani tak łatwo. Przecież pan kłamie. Nie mógł pan dzisiaj widzieć Witka? Pani Wando, ja się rzeczywiście dzisiaj z Witkiem nie widziałem. Witek wplątał się w jakąś aferę, teraz prawdopodobnie się ukrywa. Właściwie nie powinienem pani o tym mówić. Pani nie wie, gdzie on jest? Nie, nie wiem. Przy...
przykro mi, ale mimo wszystko będzie musiała nam pani pewne rzeczy wyjaśnić. Laboratorium fotograficzne. Raport 7. Zapalniczka wykonana na wzór popularnych w kraju tanich zapalniczek benzynowych zawiera wmontowany mikroaparat fotograficzny. Zarówno mikroskopijny obiektyw, jak i taśma odznacza się wysoką czułością, co umożliwia dokonywanie zdjęć przy złym oświetleniu. Na taśmie obliczonej na 20 zdjęć 14 było wykonanych, 6 klatek nienaświetlonych. Powiększenia w załączeniu. Kierownik laboratorium fotograficznego, porucznik Marian Walita. Szukałem pana inżynierza. Zniknął pan tak nagle, może nawet zbyt nagle. Moja sprawa. A ja mam pilny interes, porozmawiać chciałem. Nie mam o czym z panem rozmawiać. Zgubiłeś coś, Bracki? A ja nie odnoszę, to cię nie interesuje? Ile chcesz? Jeszcze się nie przedstawiłem. 5000? Czego? Marek? Dolarów? 20 000? Ma pan potężnych mocodawców, panie inżynierze. Dlaczego to pan ma płacić, a nie oni? Nie przyszedłem pana aresztować, porozmawiać chciałem. Czego chcesz? Wszystko o K7. No, Bracki, ciągle mnie pan nie rozumie. To, co proponuję, to jest uczciwa transakcja. Ładne, co? Za film z zapalniczki może pan dostać 10 lat. Co obiecujecie? Okoliczności łagodzące. A niewiele. Może. Ale pan nie ma innego wyjścia. Teraz nic nie wiem. Muszę się dowiedzieć. Pojutrze... Jutro. Dobrze, jutro. Na stacji benzynowej w Legionowie o 8:00. A jaką mogę mieć pewność, że nie zechce pan zrobić głupstw? Przy kontaktowaniu się hasłem może być jakiekolwiek zdanie, którego pierwsze litery słów tworzą korn. Tylko bez opiekunów. Muszę być sam. Zgoda? Tak, mieszkanie pana Brackiego. Ja chciałem z panem Brackim. Za chwileczkę wróci. To jeszcze zadzwonię. Proszę bardzo. Tekst jak z kobry. Sprawdziłem. To był krawiec. Szył Brackiemu garnitur, dzwonił z własnej pracowni. Jan Rusin, podwale 23. Rozmawiałem ze Szczecińskim. Fragmenty publiczności kręcił podczas drugiej i trzeciej tercji. Na jednym ze zdjęć znalazłem Felczera. Zwolniłeś go? Tak, to jest właściwie... Nie, no zwolnię. To możesz przyjść na telewizję. Moja mama się już nie gniewa. Słucham? Belfegor? To nie Belfegor? Czy to mieszkanie Witka Janowskiego?
To oczywiście pomyłka. Ale i to sprawdziłam, kiosk ruchu przy placu teatralnym, a dziewczynka jakieś 12-14 lat ciągle dzwoni do jakiegoś Witka. Znaleźliśmy trzeciego zegarmistrza. No ale od 2 tygodni w szpitalu. Wpadł do kotla z wrzątkiem. Halo? Czy zastałem inżyniera Brackiego? Nie, nie ma go. A to pani Wanda. Jak przyjdzie inżynier, to proszę powiedzieć, żeby zadzwonił do mnie. My tu czekamy z Bryżem. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pozwolę pani, że się przedstawię. Marek Olszewski. Jestem kolegą Witka. Nigdy o panu nie słyszałam. Dziewczyna Brackiego twierdzi, że to Olecki, kolega Brackiego. Nagraliśmy materiał porównawczy. Wynik pozytywny. To głos Oleckiego. Musimy go obserwować. Dom, praca, wszystkie kontakty. No i oczywiście telefony, listy. Zgoda. Żeby tylko się nie spłoszył. Tu Szajka. Nie czekajcie, Bracki na spotkanie nie przyjdzie. Jedźcie natychmiast na wiadukt w Białobrzegach. Tak, zrozumiałem. Już jedziemy. Zasilę dla was ten przeciwnik. Wojtek Janik wpadł na trop, zginął. Bracki zawahał się, cios w głowę i samochód zepchnięty ze skarpy. A wy co? Nie jeden na 10 ludzi powinno go pilnować. Tylko idąc za Brackim mogliśmy dotrzeć do kierownika siatki. Macie wasze rezultaty. Zdobyliśmy wiadomość KOR z liczbą 168. To niestety niewiele. Wiecie, co to znaczy, jak zmieniają szyfr? To znaczy, że coś zwąchali. KOR w języku niemieckim znaczy ziarno. Tak, i teraz to ich ziarno będzie cicho leżeć. Polecenie, ostrzeżenie, w każdym razie alarm. Mamy hasło zdobyte od Brackiego, to już dużo. Jeśli prawdziwe. Bracki zginął, gdyby oszukiwał, to by żył. No i ten gagatek, Olecki. Obstawiliśmy go najlepszymi ludźmi. Olecki był wczoraj na poczcie, czeka na jakiś list. I to na postę stał. Panią stróże! Meldujcie mi na bieżąco o Oleckim. Tu dwójka. Olecki nie czeka na autobus. Skręcił w ulicę za kole. Tu dwójka. Lis przejął obserwację. Uwaga! Olecki skręcił w kierunku poczty. Odbiór. Zrozumiałem. Czy jest coś na nazwisko Michalski? Bernard Michalski. Proszę dowód.
Niestety nie ma. Olecki miał sfałszowany dowód na nazwisko Michalski. Mogliśmy długo szukać listu na nazwisko Olecki. Co do diabła? W kopercie bilet na Torwar. Bilet na Torwar? Na kiedy? Na dzisiaj, na 18. Jest 15. Mamy 3 godziny czasu. Olecki idzie przez plac teatralny. W domu może mieć jakiś sygnał, że list został wysłany. Nie mogę mu pozwolić wrócić do domu. Co zrobisz? Trudno. Wkraczam do akcji. Przepraszam bardzo. Kiedy otrzymam resztę należności? Co takiego? Panie Olecki, kiedy otrzymam resztę należności? Zrozumiał pan? Każde oczekiwanie rodzi nadzieję. Zaszły nieprzewidziane okoliczności. Mam dla pana list. To jakieś nieporozumienie. Został ogłoszony alert. Musimy coś zrobić. Naprawdę pana nie rozumiem. To jakiś kawał? Ja nie mam czasu. Proszę mnie zostawić w spokoju. Imię? Bernard. Nazwisko? Polecki. A może Michalski? Ja protestuję. Byłem rewidowany. Zabrano mi wszystko. Gdzie nakaz prokuratora? To po prostu bezprawie. Ma pan rację. Trzeba się będzie poskarżyć na bezpiekę. Został pan aresztowany pod zarzutem uprawiania szpiegostwa na szkodę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trzeba to jeszcze udowodnić. To jasne. Pański kolega był mądrzejszy. Przyjął inną taktykę. To po prostu prowokacja. Co obiecujecie? Okoliczności łagodzące. To niewiele. Może, ale pan nie ma innego wyjścia. Teraz nic nie wiem. Muszę się dowiedzieć. Jutrze... Jutro. Wynika z tego, że istnieje jeszcze trzecia część hasła, o której Bracki nam nic nie powiedział. Może to być słowo albo gest. Niewykluczony jest również rekwizyt. Kiedy powiedziałem hasło ze słowami Korn, Olecki odpowiedział: każde oczekiwanie rodzi nadzieję. Pierwsze litery hasła też tworzą Korn. A potem spodziewał się ode mnie jakiejś określonej reakcji. Jakiej? Przeciwko tym wszystkim niewiadomym, to nasze doświadczenie to za mało. Zgadzam się z wami, że ten, co wysłał bilet, Oleckiego nie widział na oczy. Wie tylko, że pseudonim Michalski służy do przekazywania korespondencji. Ale Bracki nie żyje. Ktoś musi zostać nowym łącznikiem między K7... i ewentualnie Oleckim. Ale to wszystko tylko przypuszczenia. Tak. Dziękuję. Chcieliście jeszcze raz zobaczyć zdjęcia? No to chodźmy. Bezpieczeństwo siatki wymaga, aby agenci się nie znali. W każdym razie muszą zachować ostrożność. Światło. Rozgląda się, jakby kogoś szukał. Wyraźnie nie interesuje się meczem.
Chwileczkę. Zwróćcie uwagę na kieszonkę. Z kieszonki wystaje chusteczka. Nie, to nie jest chusteczka. No, chusteczka albo bilet. W każdym razie może być to znak rozpoznawczy, sygnał, że jest bezpieczny, że można do niego podejść. Dajcie z powrotem. Jeszcze. Oczywiście. Światło. No dobra. Kontakty ograniczone do minimum, to jest ich siła. Dlatego tak długo mogą działać nieuchwyceni. Ale teraz, co było ich siłą, wykorzystamy przeciwko nim. Słuchajcie, jest jedna możliwość. Ktoś pójdzie na spotkanie zamiast Oleckiego. A jeżeli znają Oleckiego? Mogą mieć zdjęcie, rysopis, jakiś dodatkowy ślad? To byłby nie tylko klops, ale i ryzykujesz życiem. Przecież to ty chcesz pójść. Dobrze, że masz figurę podobną do Oleckiego. Zobacz, ile on rupieci nosił w kieszeni. No, stary, powtórz jeszcze raz. Jan Bernard Olecki, urodzony 19 lutego 1932 roku. Ojciec Włodzimierz, matka Krystyna. Pistolet. Może mój długopis na coś ci się przyda. Jak naciśniesz czerwony kolor, długopis nada sygnał. Odbiornik damy Zawadzkiemu. Jaki zasięg? 5,5 kilometra. A jak długo to twoje kolejne cudo działa? Możesz być całkiem spokojny. Nazwisko? Olecki Bernardian, urodzony 19 lutego 1932 roku. Ojciec Włodzimierz... Ma... Jakich nazwisk pan jeszcze używał? Mówiłem już 100 razy, że tylko to jedno. A to co jest? Czyj to dowód? Nie wiem. Widzę to pierwszy raz. Z kim mieliście się spotkać na torwarze? Nic nie wiem o żadnym torwarze. A to co jest? No co to jest? No, hasła, pseudonimy, kontakty. Szybko. No. Ułatwienie śledztwa może wpłynąć na zmniejszenie kary. Jestem niewinny. To jest prowokacja, w którą nie dam się wciągnąć. Bzdura! Jesteś agentem Federalnej Służby Informacyjnej. No. Nazwisko. Nazwisko! Stary, w ciągu 3 godzin nic się z niego nie wyciągnie. Musisz sam zaryzykować. No więc jeszcze raz. Wy na widowni, tylko żeby się któremuś nie zechciało iść za mną. Zawadzki w wozie telewizyjnym. Będę miał z tobą kontakt przez radiosygnał. No i tylko ty możesz iść za mną ze swoimi ludźmi, jasne? Raport numer 72. Kontakt radiowy siatki Korn z centralą ustał. Jak można przypuszczać, Korn ogłosił alarm bądź też zawiesił działalność. Podpisano kapitan Stefan Bąk. Jak? W porządku. Tylko bez nawalanek i do dowozu będę przy monitorze. A, stary jest na torwarze. Nie może wytrzymać w gabinecie. No, pracy.
Widziałeś? Tak. Pokaż jeszcze raz. Dajcie jeszcze raz. Zatrzymaj. W takim planie nie do rozpoznania. Tak. Pójdź dalej. Ilec zrobił swoje. Ważne, że kontakt został podjęty. Trzeba ich śledzić. Jadę za nimi. Ręce do góry. Karol, Olga, Roman, Natalia. Każde oczekiwanie rodzi nadzieję. Chciałem pana wezwać. Więc to pan jest Olecki. To pana dziwi? Opowiadano mi kiedyś taką historię. Na spotkanie zgłosił się facet, który znał hasło jak pan. Miał bilet jak pan. Nie wiedział tylko o tym, że szef rezydent ma kartotekę wszystkich pracowników ze zdjęciami. To świetny pomysł. Tylko trochę ryzykowny. Działalność naszą chwilowo zawieszamy. Ja na jakiś czas wyjeżdżam. A ja i nasi ludzie? Pański kolega, nasz łącznik bracki, został już przeniesiony w bezpieczne miejsce. Śledzono go? Proszę o szczerość w razie wpadki, ja byłbym bezpośrednio zagrożony. Niech się pan nie obawia. Bracki był już po prostu przemęczony pracą. Prosił mnie o przerzucenie go za granicę. A może zaszły jakieś specjalne wydarzenia, jakieś dodatkowe niebezpieczeństwo? Po każdym okresie wzmożonej pracy na jakiś czas zawieszamy działalność. Na czas ciszy pan przejmie funkcję kolegi Brackiego. Centrala poparła pańską kandydaturę. Będzie pan miał za zadanie łączność z pozostałymi członkami siatki. Szyfry, system łączności, skrzynek kontaktowych w warsztacie na dole. Tu mam wszystkie dane, jakie zebrała siatka, również i pańskie, kolego Olecki. No cóż, za pół roku się spotkamy. Niech mi pan poda mikrofilm. A
W jaki sposób będę utrzymywał kontakt z górą? Nie wszystko. Sam mikrofilm. Wyjaśnię panu. Jeszcze wiele rzeczy będę musiał panu wyjaśnić. Przestań się obżerać i słuchaj. Jechał ktoś za wami? Skąd, szefie? To ktoś podstawiony. Prawdziwy Olecki wiedziałby, że materiały są w bateryjce. Ja go zatrzymam. Bądź koło schodów. Ja go tam podprowadzę. Pryskaj. Dobra. No tak. I wszystko jasne. Na razie cisza. Za pół roku dostanie pan sygnał. Proszę zejść na dół. Pokażę panu skrytki. Chwileczkę jeszcze. Co się stało? Gdzie jest zegarmistrz? Jaki zegarmistrz? Oj, ale ten miał kopyto. Kto? Denat.
Zegarmistrz z Kamieńca to agent K7. Zbierz chłopców. Podrzuciłem mu nadajnik. Jest. Shining.